Witam Państwa serdecznie na naszym kanale z mojego pokoiku. Każdy z nas lubi opowieści o archaniołach, o aniołach, a tym bardziej my jako chrześcijanie, jako katolicy powinniśmy mieć tę świadomość, że opowieści o archaniołach, a aniołach to nie są tylko, no właśnie, opowieści, ale jest to fakt. Prawda? Tak, aniołowie, archaniołowie istnieją, co więcej, każdy z nas ma swojego anioła stróża. W książce, o której wam już chyba dwukrotnie wspominałem, Luizy Picaretty, Nabożeństwo do świętych aniołów, opracowanej przez księdza Marcello Stancione, który jest specjalistą, jeżeli chodzi o teologię duchowości w kontekście istot niewidzialnych, bo pamiętajmy i wyznajemy to w credo, czyli w wierzę w Boga, że wierzymy w świat istot widzialnych, ale też i niewidzialnych. Świat duchowy przeplata się ze światem materialnym. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, świat duchowy się przenika ze światem cielesnym, świat niewidzialny ze światem widzialnym. Świat duchowy ma to do siebie, że jest po prostu niewidzialny, ale to nie znaczy, że jeżeli czegoś nie widzimy, tak jak na przykład tlenu, to że to coś nie istnieje. Nie, kryterium widzialności nie jest tutaj głównym kryterium, jeżeli chodzi o ontologię, jeżeli chodzi o stwierdzenie, że coś realnie istnieje. I teraz ksiądz Marcello Stancione w tej książeczce Luisa Picaretta, Nabożeństwo do świętych aniołów, ta książeczka dostępna jest w sklepiku mocsłabości.pl, opowiada o różnych spotkaniach Luizy Picaretty z aniołami. Mówiliśmy sobie o aniołach stróżach miast i narodów, o aniołach radości jeszcze nie mówiliśmy, o aniołach sądu i Bożej sprawiedliwości też nie mówiliśmy. Dlatego dziś wspomnimy o aniołach męki pańskiej. W tej książce znajduje się również wiele przykładów, które ksiądz Marcello Stancione podaje. Przykładów na przykład kapłanów, którzy doświadczyli obecności aniołów. I zgadnijcie najczęściej w jakim momencie kapłani doświadczali obecności aniołów. Tak jest. Zgadliście, bo pewnie większość z was ma świadomość tego, że najczęstsze świadectwa osób, które widziały aniołów, dotyczą obecności tychże, czyli istot duchowych, podczas Eucharystii. 13 października 1916 roku Luisa Picaretta wyjaśnia, w jaki sposób aniołowie otaczają duszę, która pobożnie odprawia nabożeństwo godziny męki pańskiej. Pamiętacie, że my w naszym porannym różańcu, w każdy właściwie piątek, czasami są wyjątki, że jakieś są inne rozważania, ale piątkowe rozważania tajemnic bolesnych opieramy o treści z książki autorstwa Luizy Picaretty, 24 godziny męki Jezusa Chrystusa. Ta książka też jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Te godziny to małe łyki słodyczy, którymi dusze poją Jezusa. Luisa Picaretta pisze tak. Odprawiałam godziny męki, a błogosławiony Jezus powiedział do mnie: córko moja, w ciągu mojego śmiertelnego życia tysiące aniołów okazywało szacunek mojemu człowieczeństwu i gromadziło wszystko, co uczyniłem. Kroki, czyny, słowa, nawet westchnienia, bóle, krople mojej krwi, krótko mówiąc, wszystko. To byli aniołowie wyznaczeni do opieki nade mną, okazywania mi czci, w posłuszeństwie gotowi na każde moje skinienie, schodzili i wstępowali do nieba, aby zanosić Ojcu to, co czyniłem. Zobaczcie, że sam Chrystus mówi o cesze charakterystycznej dotyczącej aniołów, a mianowicie posłuszeństwo. Tak jak nieposłuszeństwo charakteryzuje demony, no i zazwyczaj tam, gdzie jest nieposłuszeństwo, tam, gdzie jest bunt, bunt przeciwko na przykład Kościołowi, czy też namiestnikowi Chrystusowemu, którym jest papież, tam zawsze działa demon, diabolos z języka greckiego, ten, który
dzieli. Zobaczcie, że Chrystus mówi tutaj, że podczas jego życia na ziemi tysiące aniołów okazywało szacunek mojemu człowieczeństwu. Dzisiaj pojawiają się też tacy ludzie wśród chrześcijan, katolików, którzy głoszą starożytne herezje, że oto Chrystus był tylko Bogiem, ale nie był człowiekiem. Na przykład są tacy, którzy mówią, jak można mówić, że Jezus był Żydem? Tak, Jezus był Żydem, ponieważ był prawdziwym człowiekiem. Jeżeli odczłowieczymy Chrystusa, to wyjdziemy naprzeciw tym, którzy chcą z Chrystusa zrobić mit. Jeśli Chrystus ma nie być mitem, a nie jest mitem, to musi być i jest nie tylko prawdziwym Bogiem, ale też prawdziwym człowiekiem. I Luisa Picaretta dalej cytuje słowa Chrystusa, które brzmią: teraz ci aniołowie pełnią specjalną funkcję i gdy jakaś dusza rozpamiętuje moje życie, moją mękę, moją krew, moje rany, moje modlitwy, zobaczcie, sam Chrystus mówi o pewnej obietnicy, że jeżeli ktoś z nas rozpamiętuje życie Chrystusa, jego mękę, cierpienie, ale też modlitwę Chrystusa. To jest ciekawe. Kiedy rozpamiętujemy modlitwę Chrystusa, gromadzą się wokół tej duszy i zbierają jej słowa, jej modlitwy i litość, którą mi okazuje, łzy oraz ofiary. Łączą je z moimi i przynoszą przed mój majestat, aby odnowić dla mnie chwałę mojego własnego życia. Wokół nas gromadzą się aniołowie. Nie tylko chodzi tutaj o aniołów stróżów, o twojego mojego anioła stróża, który z nami jest zawsze, ale kiedy rozpamiętujemy życie Chrystusa, a w sposób szczególny jego mękę, jego rany, jego cierpienie, ale też jego modlitwę, to wokół nas gromadzi się jeszcze więcej aniołów niż ten jeden anioł, nasz stróż. Radość aniołów jest tak wielka, iż ze czcią słuchają, co mówi dusza i modlą się razem z nią. Z jaką więc uwagą i szacunkiem dusza powinna odprawiać te godziny, mając świadomość, że aniołowie przywarci wzrokiem do jej ust wsłuchują się w każde jej słowo, by nie uronić żadnego z nich, a następnie powtarzać je za nią. To jest niesamowite, niebywałe. Aniołowie patrzą na usta chrześcijan katolików, żeby towarzyszyć nam, żeby niejako z nami się modlić, żeby te same modlitwy, które my wypowiadamy, również wypowiadać. Zobaczcie, że aniołowie już widzą Boga. Są w stanie szczęśliwości. One nie potrzebują dowodów na istnienie Boga, ponieważ widzą Go takim, jakim jest. Widzą Go takim, jakim my kiedyś Go zobaczymy, mając nadzieję, twarzą w twarz. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Aniołowie już to robią, a jednak schodzą, że tak powiem, na ziemię do tych z nas, do tych wszystkich, którzy modlą się, którzy rozmawiają z Chrystusem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, i wpatrują się, zobaczcie, Chrystus to mówi, że są przywarci wzrokiem do naszych ust, wsłuchują się w każde nasze słowa, by nie uronić żadnego z nich, a następnie powtarzać te nasze modlitwy razem z nami. Potem Chrystus dodał, Luisa Picaretta zaznacza, wobec tak wielu goryczy, których przysparzają mi stworzenia, te godziny są małymi łykami słodyczy, którymi poją mnie duszę, jednak w porównaniu z tyloma gorzkimi łykami, które otrzymuję, zbyt mało jest tych słodkich. Zatem bardziej rozpowszechniajcie to nabożeństwo, bardziej rozpowszechniajcie, mówi Chrystus. Zobaczcie, mówi o tym Chrystus, że również dziś są ludzie, którzy poją Go gorzkimi łzami. Kiedy poimy Chrystusa gorzkimi łzami? Wtedy, kiedy ranimy Kościół, ponieważ Kościół został nam dany przez Chrystusa, co więcej, Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Kiedy odwracamy się nie tylko plecami do Kościoła, ale co gorsza, atakujemy Kościół. W sposób publiczny znieważamy papieża, znieważamy biskupów, no to właśnie jesteśmy tymi, o których Chrystus mówi, którzy poją Jego, czyli Chrystusa, gorzkimi łzami, zaciągając grzech antyświadectwa, okropny, ponieważ jakby bezpośrednio wynikający z nieposłuszeństwa demonów. Po co są aniołowie, nasi stróżowie? Aby nas oświecać, prowadzić i chronić na drogach życia, zaznacza ksiądz Marcello Stancione w tej książce, ale również aniołowie są ci, do których możemy mieć pełne zaufanie, ponieważ są nam, że tak powiem, dedykowani aniołowie stróżowie,
raz na całe życie, także wieczne. Wszystko się zmienia, jeśli jest wiara, zaznacza ksiądz Marcello Stanzione, tłumacząc, w jaki sposób ożywić naszą więź z aniołami. Rzeczywiście istnieje stworzenie materialne, które widzimy naszymi cielesnymi oczami, ale istnieje również stworzenie niewidzialne, jednak bardzo realne, którego obecność możemy dostrzec tylko za pomocą zmysłów duchowych poprzez wiarę, modlitwę, wewnętrzne oświecenie, które przychodzi do nas za sprawą Ducha Świętego. No i teraz posłuchajcie, ksiądz Marcello Stanzione zaznacza. Jeśli pielęgnujemy nabożeństwo do aniołów stróżów, stajemy się coraz bardziej świadomi bycia obywatelami nieba oraz jesteśmy zachęcani do zachowania się w taki sposób, by podobać się Bogu i w tym wszystkim, którzy już z Nim są. Zobaczcie, i tym wszystkim, którzy już z Nim są. Radują się Jego miłością i kontemplują Jego chwałę. Każdy z nas mógłby zaświadczyć, że w jakimś momencie swojego życia przynajmniej raz doświadczył obecności aniołów. I teraz jestem ciekaw, bo może w komentarzach rzeczywiście są wśród was tacy, którzy podzielą się świadectwem obecności aniołów w życiu. Napiszcie, jeżeli doświadczyliście rzeczywiście obecności swoich aniołów stróżów. No i teraz ciekawa opowieść. Pisze również o tym pewien duchowny z ubiegłego stulecia. Opowiadał mi pewien święty kapłan, że właśnie w Dzień Świętych Aniołów Stróżów, sprawując mszę świętą dla wiernych w swoim małym kościółku w San Giovanni al Fonte, słyszał przez cały czas jej trwania trzepot skrzydeł, jednak nie widział, skąd on pochodził. Pomyślał, jakby to było coś zupełnie naturalnego, że to zgromadzenie aniołów, jego własnego i wszystkich obecnych, razem z nim odprawiających mszę świętą. Zobaczcie wiarę tego kapłana. Słyszy trzepot aniołów. Powiem szczerze, kiedy ja bym słyszał trzepot skrzydeł w kościele, raczej bym pomyślał, że jakieś gołębie wpadły. Moja wiara jest bardzo, bardzo mała. Ten kapłan, słysząc w kościele trzepot skrzydeł, stwierdza, no tak, to na pewno są aniołowie. To jest ta wiara, o której mówi Luisa Picaretta, która zbliża nas do aniołów stróżów, którzy choć są niewidzialni, to czasami jesteśmy w stanie ich dotknąć za pomocą oczu naszej wiary. Oczu naszej wiary? Tak, no wiary naszych serc. Znaczy wiary, która się rodzi w sercu. O. Nigdy nie słyszałem historii bardziej zdumiewającej niż ta, ani takiej, która wzbudziłaby we mnie większe emocje, gdyby nie to, co przeżyłem pewnego wieczoru, kiedy stojąc w progu starego opactwa usłyszałem kompletę śpiewaną przez tych poważnych mnichów, a potem głos ojca przeora, który wyśpiewywał modlitwę końcową, będącą hymnem do aniołów. Ci, którzy modlą się godziną czytań, ci, którzy modlą się liturgią godzin, zapewne też tę modlitwę słyszeli i ją wypowiadali. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju. W tym momencie, przy dźwiękach ostatniego dzwonu, zobaczyłem wielką liczbę aniołów wstępujących z góry, gromadzących się we wszystkich rodzinach jako ostatnie błogosławieństwo dnia. A kiedy wróciłem do mojego pokoju, nagiego jak cela, zamykając drzwi i zaciągając okiennice, drżałem z radości, jaką dawała mi świadomość, niemal widok, że zamknąłem w nim anioła tylko dla siebie. To jest fragment książki Cezare Angeliniego, rozmowa z aniołem stróżem. Niesamowite jest to, że ten kapłan, zobaczcie, wypowiada modlitwę, którą być może wielu z nas też się modli, odmawiając wieczorną kompletę. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju. Wypowiada słowa, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie. I ma tak ogromną wiarę, że widzi tych aniołów. I kiedy wraca do swojej celi, pustej, jak to znaczy, do swojego pokoju pustego jak cela, nagiego jak cela, jak to zaznaczył, zamyka drzwi i tak dalej, ma świadomość niemalże namacalną, że wraz z nim do jego celi wchodzi jego anioł stróż. Ojciec Marcello Stanzione zaznacza, chrześcijanin nie powinien takiego doświadczenia uważać za rzadkie, ale za normalne i codzienne. Czyż Pismo Święte nie mówi, w liście do Hebrajczyków na przykład, wy natomiast przystąpiliście do niezliczonej liczby aniołów.
Ponadto nigdy nie powinniśmy zapomnieć, że i my, podobnie jak aniołowie, możemy sobie nawzajem służyć oraz dotrzymywać towarzystwa na drodze życia, aby wspólnie kontemplować oblicze Boga. I w ostatnich słowach rozdziału poświęconego aniołom męki pańskiej w tej książce Luizy Picaretti Nabożeństwo do świętych aniołów ksiądz Marcello Stancione zaznacza: kiedy spadają na nas doświadczenia podobne do tych z Getsemani, powinniśmy pamiętać, że jesteśmy z Jezusem. Co to znaczy? Co więcej, że Jezus przeżywa w nas swoją odkupieńczą trwogę i dlatego w naszym osamotnieniu pulsuje nieodparcie nadzieja życia. Jezus nie prosi aniołów o pomoc, aby uwolnić się od śmierci, jednak aniołowie mu towarzyszą w drodze na Kalwarię, stojąc przy nim jak Maryja. Zobaczcie. My pewnie, tak mi się wydaje, rzadko się zwracamy do naszych aniołów, rozmawiając z nimi, a jednak aniołowie nam towarzyszą. A szczególnie nasz anioł stróż, który został nam dany na całe nasze życie, także wieczne. Polecam wam bardzo serdecznie budowanie relacji z aniołem stróżem. Można do różnych pomocy sięgać. Jeszcze sobie o aniołach więcej na kanale będziemy mówić. Mam taką jeszcze pewną tutaj niespodziankę dla was przygotowaną. Natomiast polecam wam tę naprawdę niepozornie wyglądającą książeczkę księdza Marcello Stancione, Luisa Picaretta, Nabożeństwo do świętych aniołów. Nabożeństwo do świętych aniołów. Czy mamy nabożeństwo do świętych aniołów, które jest podsycane naszą wiarą tak silną, że niemalże czujemy ich obecność? Jestem przekonany, że wśród was są tacy, którzy naprawdę odczuli prawie że materialną, że tak powiem cielesną, bezpośrednią obecność aniołów. Moja wiara jest za słaba, ale wiary uczę się od was, a zatem napiszcie w komentarzach, jaką macie relację z waszymi aniołami i podzielcie się tym świadectwem, bo naprawdę takie świadectwa są budujące dla innych, a na pewno dla mnie. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Teraz sobie tak pomyślałem, że jak ten film nagrywam, to również tu są aniołowie, chociaż ich nie widzę, tylko widzę trzy moje koty, prawda? I jest też anioł stróż. Nie wiem, czy chciałby coś dodać. Pewnie nic nie dodał z tego, co chcielibyśmy usłyszeć, bo są to istoty niewidzialne, ale każdy z nas doświadcza na pewno ich obecności. Raz jeszcze wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie razem z naszymi aniołami, którzy, chciałem powiedzieć, już tam na nas czekają, ale przecież nam towarzyszą w naszej drodze do nieba. Szczęść Boże.